Siemaszko, jestem Perpetuum Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj olamy sobie pod rzepak, proszę Państwa, pod rzepak sobie dzisiaj olamy. Rozwiozłem sobie obornik właśnie pod ten piękny rzepak. Tak, aby mi na zubę, bo terminy gonią mnie sierpień, więc no, trzeba się brać za robotę, żeby szybko to ogarnąć. Oczywiście drzwi mi się nie chcą kurwa zamknąć, jak dobrze. Dziadostwo zasrane. No, nie to by się. No, że tak zrobić. Lecimy, bo roboty trochę jest. 7 tysięcy na koncie. Zaraz powiem wam, przez co to jest, 7 tysięcy. Ogólnie miałem na koncie 560 zł. Po skończeniu poprzedniego odcinka praktycznie, bo jeszcze kupiłem paliwo. I skąd pieniądze? Sprzedałem kostki siana. Musiałem, bo po prostu brakowało mi pieniążków na to, żeby się po prostu utrzymać w tym miesiącu, tak można powiedzieć. No wiecie, kupiłem, wziąłem dzierżawę. Która, no, powiem szczerze, no, patrząc dzierżawę i jeszcze wykładać pieniądze na tak potężne jak 13 tysięcy, które musiałem wyłożyć na właśnie powiedzmy przedpłaty dzierżawy i co miesiąc płacić, no mnie zebrać. Już wam mówię ile. 1300 zł miesięcznie do tego. Powiem, trochę jest śmieszny, ale to zrobić. Tak sobie dzierżawy wybrałem. Powiem szczerze, że no troszeczkę się może nie wpakowałem, bo nie martwię się jakoś tam zbytnio finansowo pod tym względem. Ale powiem szczerze, jest to troszeczkę no słabo ustawione, tak? Płacić 1300 zł na miesiąc, do tego 13 tysięcy 10% wartości od razu właśnie na danej ziemi. To jest troszeczkę lipa. Ale tak to jest niestety zrobione. Zostawić tego nie wiem, no już mi trochę inaczej to zrobili, ale dobra. Dlatego musiałem no, kupić, sprzedać, przepraszam, sprzedać po prostu musiałem trochę siana, żeby się trochę podbudować finansowo. No wiadomo, że moje bydło trochę żre paszy, ale na szczęście mam nadzieję, że siana kosów mi się uda to ogarnąć w miarę dużo i tak dalej, bo częściowo przetrząsnąłem sobie siano w międzyczasie. Teraz łamy, bo naprawdę terminy gonią, więc trochę tak wszystkiego pod trochę musimy połapać. Jak to powiem. Czyli musimy połamać, musimy to poprawić, bo tylko jedno pole rzepaku trafia, bo ja myślałem, że będzie połow się także rzepak jako jedna działka. Niestety w tym miesiącu się nie, w tym roku się nie udało tak zrobić, więc musimy zrobić to chociaż na jednym polu ten rzepak, żeby po prostu jakiś ruszyć jakiś taki podłazmin troszeczkę lepszy mieć. Zresztą też liczę, szczerze mówiąc, po cichu, żeby zrobić rzepak. Wiem, że tu troszeczkę nie wypala mi tak, jak bym chciał z tym oraniem dzisiaj. Liczyłem właśnie jeszcze po przeżycie chyba zrobić ten rzepak i pewnie tak zrobię, żeby troszeczkę więcej tych pól było w tym sezonie. Tego rzepaku, bo jednak trochę jest, no, na sobą ładnie dobrze wychodzi mi z tego. Najmniej mam, że ten rzepak mi miarę odda w tym sezonie, który będzie. Ryzykujemy, prawda, mówi za nam rzepak. Da się, ale ciekawe jak to będzie finalnie wyglądało. Ten rzepak zapytam za nudzią. Ale to jedno pole trochę trzymało, nie? Żeba miała być na rzepak, ale będzie musiała być na soję, ponieważ jest tam wkład finansowy, odnośnie się zapnął. Muszę wpakować trochę pieniędzy. Więc no troszeczkę jestem w tyłku. Więc teraz tam tylko będzie soja. No tam jest hektar. Nie, tam jest 2 hektar, bodajże się nie mylę. 2,17. Jak to się mówi, żywego pola jest tam chyba hektar 90. Więc sporo. Więc tam liczę zrobić
żyto na kiszonkę i dopiero jak położycie kiszonkę sobie zasieję, ogarnę sobie temat swój. I też muszę w tym sezonie teraz w tym momencie zasiać sobie, że tam żyto na kiszonkę i żeby po prostu ruszyć z tym z tą soją. Dobra, lecimy. Wolutku. I grzejemy. Więc no troszeczkę plany mi się pokiczkały, ale mam nadzieję, że ktoś tam się wytraska z ruskiego. No, po prostu ryzykuję, tak? Pod tym względem. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzierżawa na tam powiedzmy ze 2 hektary do akumulinu. No to już jest dość dużo. Jeśli tam będzie soja, by tam sypnęło po 15, może 15 to nie, 5-6 ton z hektara. No powiem szczerze, byłby tu dobry hit. Za 2000 chyba jest za soję. Nie chcę zgadywać, bo tego jeszcze nie siałem, nie wchodzałem, nie dowiadywałem się. A taki pułap właśnie byłby dobry. Ciężko mi się jakoś tutaj nawigować, powiem szczerze. Przewodzę chyba jeździć na zewnątrz, będę troszeczkę lepiej. A widzicie, no jest troszeczkę krzywo połane. Ale teraz to i tak typowane jest takie trochę dziwne, szatowanym terenem. To inaczej tak się nie da robić. Więc no, nic za dobrze jak nie poradzi. Mamy trochę głębiej. W tym sezonie, w mojej podrzewach, to troszeczkę może głębiej zrobię. Bo jednak ten nowy odbornik też nie jest przemieszany trężówką, bo tak nie chciałem trężówką przerobić. Ale wiedziałem, że szkoda paliwa. Szkoda pieniędzy na paliwo, żeby teraz przepalać niepotrzebnie pieniądze. Więc zrobimy to skonarazowe. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. No i ogólnie jakoś tamten ładnie w miarę kryje. Jakby nie patrzył. I tak. Co miałem powiedzieć? Powiem szczerze, będę musiał teraz zbierać trochę pieniędzy. Myślę, że gdzieś na jesieni. Postawić taką samą wiatę prawdopodobnie, co mam teraz na byki. Ponieważ będę musiał chyba teraz kupić sobie parę kur mlecznych. I będę musiał postawić sobie takie pastwisko na krawędzi, żeby po prostu mógł podpunktowo zwiększyć sobie hodowlę tego, produkcję tego mleka, bo naprawdę jest troszeczkę słabo. Ale powiedział bardzo słabo pod tym względem, że patrząc na ilość paszy, którą produkuje, a zarobek, które mam z mleka, no to jest znikomy praktycznie. Tam jest 10, 12, max 16 tysięcy za miesiąc, to już jest naprawdę dobra cena. Ilość pieniędzy, cena za mleko. Więc podejrzewam, że muszę jeszcze stawić taki poduszek. Po prostu, żebym, nie wiem, tutaj gdzieś postawię pewnie po wsi, jak się to zetnę. I pewnie będę musiał sobie to ogarnąć w tej miejsce właśnie na pracę. Chyba, że zaryzykuję, co też być może będzie ryzykowne, ale postawić nową uborę na jakieś 70 sztuk bydła. Boli trochę to, ale jeśli chce się naprawdę trochę rozwijać pod tym względem, asiana mam pełno, więc to by na pewno mi się zwiększyło. Myśmy trochę zwiększyli sobie ilość krów, bo jeszcze wiemy, że na pewno w tym powiedzmy zimowo-wiosennym sezonie będziemy jeszcze stawiać taką jedną wiatkę właśnie, żeby tam na kwietniu jeszcze była taka jedna wiata na opasy, czyli musimy mieć takich opasów raz w roku, taki porządny rzut, 30 sztuk,
Czyli raz na rok byśmy dostawali 900 tysięcy za bydło. Właśnie. Które też było naprawdę zajebistym poziomem. Wiadomo, że też bydło by kosztowało 6-10 tysięcy. Bo ceny bydła zostawiam takie, jakie są w farmingu. Mimo, że dałem taki fajny młodzik sobie, ale jednak tego nie będę, czy inaczej, nie będę tego wprowadzał. No to sensu też by nie było te przeliczniki, nie przeliczniki. Właśnie na bydło. Na ekonomii coś tam jest. Nie wiem, jak to się dokładnie ten mod nazywa. Ale że przelicza trochę tak bardziej realnie wszystko, więc posprawdzałem sobie. Nie wiem, czy właśnie teraz tak robić. Bo teraz jestem troszeczkę w tyłku, bo muszę teraz dopłacić kupę pieniędzy za to bydło. Bo po 600 razy 3 to 18 tysięcy, musiałem jeszcze dopłacić 8 tysięcy, których praktycznie nie mam za to bydło. Więc... troszeczkę słabo. Ale muszę coś... ale cena bydła zostaje jaka jest. Mleka taka jaka jest, wszystkiego, nic nie zmieniam. Po prostu wróciłem zobaczyć dzisiaj, jak to wygląda. Nic więcej, a patrząc racjonalnie, muszę teraz naprawdę zwiększyć tą produkcję tego mleka. No chcę postawić oborę. Jeśli chciałbym postawić oborę, no to muszę się dowiedzieć o banku, bo obora by teraz była na mój rzut 100, no 100, kurwa, chciałbym zapłacić sobie za 100 tysięcy, 340-350 tysięcy. Chciałbym teraz chopę postawić. Chopę, obory. W każdym innym rejonie się jest. Więc patrząc na to, to muszę troszeczkę się pobawić pod tym względem. I dowiedzieć się o banku, jak to tam teraz zrobić. Ile trzeba mieć wkładu własnego, bo na pewno coś trzeba będzie mieć. Pod tym względem i fizyk. Będzie trzeba tak coś zrobić, bo naprawdę będzie trochę słabo. Chyba, że trochę po daniu ścipu idę, jakąś mniejszą porę postawię. Teraz na jakieś 10 tysięcy. Na 10 tysięcy też jest chłopak po wakacji. Ja bym nie patrzył. Ale chyba trzeba nie tak coś będzie pomyśleć teraz. Żeby po prostu już mi starczało pieniędzy na moje życie, tak można powiedzieć, tak? Wiem, że kredytów mam pełno. I z tego, no ale jednak bydło mi to by się chyba, że rekompensowało mi to bydło, by te ceny i te dzierżawy przede wszystkim. Więc... no maszynowo jesteśmy ustawieni, tak? Tylko teraz ta hodowla przede wszystkim, żeby zwiększyć jeszcze bardziej produkcję mleka, bo troszeczkę też powiecie, no to było czy nie bydło mleczne, pasowe, tylko mleczne, tak? Ale też się trochę rozmaitości pod tym względem. Nie myślałem, że te dzierżawy są tak proszeniku jewską drogę. Mogę wziąć teraz, nie musiałem dbać te dzierżawy, ale teraz mówię, mogę sobie do finansowania wziąć, no to muszę trochę mieć tych pieniędzy. No chyba, że się uda mi wykminić tak, że będzie, że wziął dofinansowanie na budynek. No, to się teraz trzeba nie dowiedzieć o tym, pod tym względem. To na pewno też trzeba będzie mieć finansowanie do zwiększenia hodowli, czyli teraz 30, 50, 8, 60 sztuk bydła. Teraz jeszcze to zwiększyć. No, będzie ciekawie. No ale podejrzewam, że ponad 100 sztuk bydła trzeba by mieć właśnie teraz, żeby to ogarnąć. No trzeba pokombinować. Więc piszcie w komentarzach propozycje, jak to tam teraz rozchinić. Czy znaleźć po jakiejś tańszej, powiedzmy, linii oporu i nie zadłużać się, nie wiadomo ile. Po prostu wziąć i kupić, postawić taką wiatę i po prostu przestawiać, przerzucać, powiedzmy, głowy na uduj, właśnie z wiaty na do tego, do szopy i dojść. Też jest tak możliwość, to nie? Trochę bardziej bym wolał pastwisko, no ale wiadomo, pastwisko teraz, no to też musiałbym wydać pewnie z 5 tysięcy złotych, żeby pastwisko teraz zrobić.
No ale na chyba 5000 lepiej niż dać 500 000 na zeszły budynek, co niech ty dopiero, no chyba jeszcze miasteczko jemy, tak, na tej serii. No, bo co, 765, czwarty odcinek? Dopiero co mamy, tyle co nic porobione, można powiedzieć, pod tym względem. Więc no, no jest ciekawie, powiem tyle. Co, mamy tylko miasto postawione na... Na bydło opasłowe. Mamy w case'a, mamy kupiony, mamy bizona kupionego. 60. Mamy także klasę. Podpiątkę aktywującą. Ale cebu. Chyba tylko tyle. Więcej rzeczy nie mamy, tak? Więc no, tutaj patrząc, no szału nie ma pod tym względem. W takim tempie rozwoju, wiadomo, że gram na łatwym poziomie, to byśmy troszeczkę więcej mogli zrobić, ale gram na średnim, dobrze, nie gram na trudnym, bo dopiero może byśmy tego okej zakupywali, a może byśmy jeszcze nie kupywali w ogóle żadnego silnika, bo też nie wiadomo, jakby to wyglądało. Ale mówię, no... Paszy mam pełną, tak mi się zdaje, teraz pasza też tam jest sobie, no bo 60 stoi, sprzeczną saką, widzicie tam daleko, daleko, daleko. Ale nie chcę was nie zanudzać z tymi sienokosami, tylko pewnie teraz będę przetrząsnął sobie, pewnie powstrzygabiam, pewnie popasuję poza odcinkiem, ewentualnie moć może jeszcze odcinek zrobić pasowania sobie traf. Ja wiem, że jest to trochę monotonne. Mamy gospodarstwo, które sienokosy, bo mówię, trzeci pukos traf, a to jest dopiero sierpień. A mamy 4 pokosy i jeszcze ewentualnie, jak się dobrze uda, w listopadzie 5 czyli wiadomo, jaka to będzie pogoda i tak dalej, no ale na pewno będę chciał to ogarnąć, żebyśmy mieli tutaj jak najwięcej tej trawy siana i siano kieszonki, tak? Ewentualnie kieszonki zrobić kukurydzy i właśnie z żyta, to jest priorytet, bo tego nie chcę teraz sprzedawać. Dlatego mówię, no mam paszy, mam możliwość tego rozwoju, zwiększenia hodowli, no ale tak właśnie co niektórych rzeczy tutaj pod tym względem. Więc możecie pisać, czy brać, ryzykować. Nie mam pieniędzy, tak? To 300, czy około 340 350 tysięcy by mi kosztowała właśnie nowa ura na 70 sztuk bydła. Wiadomo, że troszeczkę w realu by było troszeczkę inaczej. Inaczej bydło by przelicznik był, bo 40 sztuk teraz bodajże kosztuje pół miliona. No ja teraz nawet bym chciał, szczerze mówiąc, nie wiem, ile ja mógłbym teraz wziąć, kiedy to? 350 tysięcy. I powiedzmy, wziął to na 12 miesięcy. Maksymalną kwotę, czyli to jest 4000, czyli teraz na 12 lat, na 15 byśmy teraz zrobili, to byśmy mieli ile? A nie, poczekajcie, 12 to jest na rok, to jest 30, na miesiąc to jest 30 tysięcy, a na 12 lat 3000. 3000, tylko teraz 3000 policzyć, teraz wszystkie moje kredyty, no to troszeczkę jest to, nie? Zobaczymy, no może... Może takim tokiem pójdziemy? Że zainwestuję porządnie raz, a konkretnie w nowy budynek. Mocno zrozumiałem kredytową, mam tu wszystko. Z owsa to się sprzedał. Ja też muszę teraz 3 tony oddać z owsa. Znajomemu, nie wiem, czy mi tam by tylko starczyło tego owca. Właśnie w tym sezonie, bo przecież brałem na siebie znajomego tam zboża. A teraz muszę je oddać, więc to też wiadomo, że darmo nie było, tak? Tak dobrze było za oddanie. Więc teraz muszę wziąć tutaj pomyśleć. Muszę teraz dobrze pomyśleć, jak tutaj, jak to teraz dobrze rozkminić. Prawdę mówiąc.
3000 przy mleku byśmy mieli trochę zarobku, tak? Tylko, że zamiast shopowy kosztowała 300 tysięcy, 150 tysięcy gdyby nawet, to mi dobrze poszło. Ale teraz wyposażenie do tego... same krowy. To trochę jest pieniędzy. No i się trochę martwię, że może mi to nie wypalić. Ale co? Nic, no to człowiek nie poradzi. Dobra. Nie będę się dużo, będę musiał sobie rozkminić to dobrze. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, linki z oglądania i śmieć. To jest tego odcinka. Na razie, cześć.